Wypoczęci pośród leśnej ciszy, zostaliśmy zbudzeni poranną burzą. Przed nami relaksowy 60 parę kilometrowy dystans pomyślany po to, abyśmy mieli czas na zwiedzanie Kielc. Zaczynamy polną dróżką od ośrodka i wracamy do Rakowa. Jest niedziela, więc wstępujemy do kościoła. Niestety, jak w większości kościołów, zastajemy zamknięte drzwi. Tutaj wstępujemy, by się pomodlić, ale również po to, aby podziwiać to, co zostawili po sobie przez setlecia nasi przodkowie. Ten akurat kościół istnieje prawie 400 lat i nie mogliśmy go zobaczyć i się pomodlić. Wyjeżdżając z Rakowa po raz kolejny witamy się z Czarną i wjeżdżamy w szlak Green Velo, który jak i Czarna będzie nam towarzyszyć przez wiele kilometrów. W Grogowiach po wyjeździe z lasów mijamy kościół świętego Andrzeja. I na przemian mamy świetnie utrzymane drogi żwirowe i asfaltowe. Ziemia świętokrzyska to nie tylko szlak Green Velo, ale liczne szlaki rowerowe, których tak brakuje w naszym regionie słynących z walorów turystycznych. Po drodze odpoczynek i przytulanie się do koni. Między Mędrowem a Korzenną mamy trochę łagodnych pagórków, z których z dala możemy spoglądać na góry świętokrzyskie. Słońca coraz więcej, więc w peletonie radośniej, a bluzy w sakwach. Są lasy, jest też z górki i pod górkę. Drogowskaz Green Velo kieruje nas na Borków. I znów leśną drogą o świetnej nawierzchni, jaką możecie u nas spotkać na terenie Wadowic Górnych, docieramy do Holendrów. Mijamy maleńką osadę Ujny. I po wyjeździe z lasów wjeżdżamy do Borka. I krótki odpoczynek na zalewie Borek. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Na koniec obowiązkowa fotka. Ruszamy, chociaż niektórym trudno się rozstać z molo i plażą. Objeżdżamy zalew, podziwiając wodne kwiaty i żegnamy się z tym pięknym miejscem. Uroczym dróżkami zabłądziliśmy do Kaczyna, by później w Znojowie niepotrzebnie wjechać w las. Ale po krótkich konsultacjach i odpoczynku ponownie wracamy na trasę. W nagrodę w Znojowie mogliśmy podziwiać rozlewiska Pierzchnianki. Do Marzysza pędzimy przez lasy, takimi luksusowymi leśnymi drogami, gdzie widać ślady po nocnej ulewie. Młynak wodospad na Czarnej Nidzie. Mijamy Modrzewie oraz Suków i zbliżamy się do Kielc. Z górki widać panoramę na Kielce i okolice. Przez pola, a potem ponownie pchając rowery, docieramy do celu. W nagrodę za trud mogliśmy posłuchać o historii powstania ziemi w Centrum Geoedukacji Kielce. W Kielcach przewodnik tak się zauroczył ścieżkami rowerowymi prowadzącymi z górki i pod górkę, że nadrobiliśmy kilka kilometrów do rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Po korekcie trasy wjechaliśmy na teren Parku Baranowskiego, gdzie mieści się nasz hotel.
Nocleg mieliśmy w hotelu Maraton, a posiłek w restauracji olimpijskiej. Zarówno hotel, jak i restaurację polecamy. Tak dobiegł końca drugi dzień wyprawy.